Cześć, witam Was serdecznie i zapraszam na filmik z zakupami kosmetycznymi. Wiem o tym, że uwielbiacie tego typu filmy, nie oszukujmy się, ja też uwielbiam podpatrywać, co ciekawego kupiły moje koleżanki i może ewentualnie znajdziecie coś dla siebie, może ja coś ewentualnie dla siebie znajdę, jeżeli coś mi ciekawego polecicie. Większość tych rzeczy zakupiłam dlatego, bo zakończyły mi się ich poprzednice albo są na wykończeniu i szukałam jakiegoś ciekawego zamiennika. No i zaczynamy. Wiecie o tym, że korektor pod oczy The Eraser z firmy Maybelline jest moim ulubionym, to już jest moje drugie opakowanie, które już jest praktycznie na wykończeniu i z Waszego polecenia, właśnie pod filmem, w którym mówiłam Wam o tym korektorze, część z Was mi powiedziała o jego białym zamienniku i to jest wersja niemiecka i nie wiem, czy to tylko i wyłącznie taka różnica jest między nimi, nie wiem, powiedzcie mi dziewczyny, które mieszkają w Niemczech i niestety nie mogłam znaleźć odcieni odpowiednich, znaczy nie mogłam znaleźć jakiejś palety barw, aby mogła porównać go do tego odcienia, który tutaj mam, light. I zdecydowałam się na kolor, który się nazywa Nude 20, który niestety jest troszeczkę dla mnie za ciemny. Nie płaczę jakoś specjalnie, bo może latem będę mogła go używać. Jeżeli chodzi o działanie, to moim zdaniem jest identyczne, taka sama gąbeczka, tylko ten odcień no, nie jest jakoś idealny. Nie będę też rozpaczała po raz kolejny, bo udało mi się go kupić na Amazonie. Nie kosztował dużo, chyba 2 albo 3 funty, dlatego jakoś chyba przeboleję tą stratę, ale będzie brakowało mi na pewno tego odcienia, szczególnie kiedy się niedługo skończy. Potrzebowałam też bazy pod cienie, bo moja z Urban Decay totalnie dodobijała już dna i chciałam wypróbować czegoś nowego, bo Urban Decay miałam od kilku lat, od kiedy zaczęłam w sumie nagrywać filmy na YouTube i słyszałam też dużo dobrych opinii o bazie z firmy NARS. Pro Prime Smudge Proof Eyeshadow Base. Nie jest zła, ale coś od niej mnie odpycha. Znaczy używam jej wtedy, kiedy muszę, bo moje powieki są tak tłuste, że na nich jakikolwiek cień, nawet nie wiem ile miałby kosztować, po prostu się na nie nie utrzyma, będzie tutaj się zbierał w załamaniu. Dlatego jeżeli mam ochotę na makijaż oczu, to wtedy muszę użyć bazy. Nie jest zły, ale coś mnie bardziej przekonuje, chyba bardziej teraz do tego za bazą z Urban Decay. Nie oznacza to, że nie wykorzystam jej, cieszę się, że kupiłam tylko małe opakowanie. Nie zbieram się też w załamaniach, ale coś w niej innego jest, inna konsystencja trochę niż tamtego i pewnie jeżeli to wykończę, to wrócę z powrotem do Shadow Potion, nie, Prime Potion z Urban Decay. Chcę Wam też pokazać też miniaturkę, tuż odłożyłam od Estée Lauder, Sumptuous Extreme, która była dodatkiem do jakiejś gazety jakiś czas temu, już kilka miesięcy, ale ja jej nie używałam, bo miałam jeszcze inne tusze, które wcześniej musiałam wykorzystać. I co mnie zdziwiło ogromnie, to rozmiar tej szczoty. Zobaczcie, to jest moje oko. Ta szczota jest gigantyczna i przy malowaniu rzęs maluję wszystko, brwi, tutaj skórę, włosy też mi się udało kilka razy pomalować, także to moim zdaniem jest wada. Na początku byłam bardzo niezadowolona z tego tuszu, może dlatego, że był jeszcze zbyt mokry, efekt jaki dawał na rzęsach, no bardzo się musiałam z nią namęczyć i za każdym razem musiałam czyścić później tą okolicę całego oka, wkurzało mi to niemiłosiernie, ale teraz po kilku tygodniach troszeczkę wyschła i efekt jaki osiągam jest bardzo zadowalający. Nie wiem, czy kiedyś jeszcze do niej wrócę, bo mam jeszcze ochotę na przetestowanie innych maskar, ale no cieszę się, że miałam okazję przetestować, szczególnie w tym mniejszym rozmiarze i też nie kosztowała mnie dużo, bo wtedy kupiłam ją chyba za 3 albo 4 funty z gazetu. Na sam koniec jeszcze nie. Chcę Wam pokazać Wam dwa podkłady i jeden z nich to podkład z firmy Tarte w kolorze... A, czekajcie, zaraz przeczytam Wam całą nazwę. Amazonian Clay Full Coverage Airbrush Foundation. Tutaj mamy 7 gramów, bardzo też podoba mi się opakowanie, tutaj niby drewno, tutaj plastik i otwieramy i w środku jest taka poduszeczka, siateczka, która bardzo ułatwia aplikację, odpowiednią ilość tego właśnie pudru na pędzel, a także tutaj ta wypustka w wieczku sprawia, że nic się nie wysypuje, jak co jest moim właśnie zdaniem zmorą wszelkich podkładów mineralnych, bo po prostu raz jak się przekręci, to wszystko się wysypuje dookoła i wszystko jest pokryte w tym pudrze. Miałam kiedyś podkład z Bare Minerals, miałam też taki właśnie puder, podkład mineralny z Laura Mercier i oba miały to samo przypadłość, po prostu wszędzie były. Ten jest bardzo wygodny, nawet jeżeli bym to wieczko teraz mogła przekręcać w każdą stronę, nic stąd się nie wysypie.
I ja nie kupiłam specjalnej szczotki, pędzla, który jest przystosowany do tego podkładu, z tego względu, że mam inne pędzle, które się też w tej kwestii bardzo dobrze sprawdzają. I ja jeszcze Wam nie powiedziałam, ale mój kolor to Fair Light Neutral. I to jest kolor przeznaczony do jasnych skór, nawet tych bardzo jasnych, z różowymi albo żółtymi podtonami skóry, czyli no takimi, jakie mam ja. I co muszę Wam powiedzieć o tym podkładzie, używam go już od kilku razy. Pierwszego dnia, kiedy go zaaplikowałam, byłam oczarowana. Efekt wow, świetne krycie, naprawdę bardzo dobre krycie, przy minimalnej ilości produktu, ale niestety po jakimś czasie zauważyłam, że po prostu znika twarz, moja skóra zaczęła się błyszczeć. Spróbowałam go używać też z innymi kremami pod spodem i wtedy efekt, jaki osiągałam na skórze, był troszeczkę inny. Nie podkreśla suchych skórych, ale musicie mieć pewność, że skóra pod nim jest dobrze przygotowana, a na to, aby właśnie ten puder na nie dobrze wyglądał. Zauważyłam też, że nie radzi sobie z jakimiś ogromnymi przebarwieniami i wtedy wcześniej musiałam nałożyć korektor. Musiałam oczywiście go najpierw rozmarować, poczekać kilka sekund, aż zastygnie, dopiero wtedy mogłam nakładać ten puder, no bo inaczej w tych miejscach, gdzie korektor był jeszcze wilgotny, na pewno zacząłby się po prostu zbierać ten produkt, tam się kumulować, jakieś nowe słowo wymyśliłam. Czyli wszystko wydawałoby się pięknie, ładnie, jeżeli chodzi o ten puder mineralny, bo ma bardzo dobre krycie, ładnie na skórze wygląda, może nie jakoś przez 12 godzin, ale przez kilka godzin na pewno, ale niestety zauważyłam, że właśnie po kilku godzinach od aplikacji mam wrażenie, że go czuję na skórze, że mam ochotę go po prostu zmyć z buzi, czuję, że mam coś na twarzy, nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi. Rzeczy, które trochę mi irytuje i okołałabym, jeżeli powiedziałam Wam, że nie przeszkadza mi to. Jest to do zniesienia, ale ja po prostu w kosmetykach takich właśnie szczególnie makijażowych, które na mojej buzi mają być cały dzień, szukałabym chyba czegoś innego, ale bardzo bym chciała się dowiedzieć, co jest tym składnikiem, aby mogła go w przyszłości po prostu unikać. Przyszłości, nie przyszłości. I kolejna rzecz, którą kupiłam też poniekąd z Waszego polecenia, też zainspirowana wiosną i lekkością nakładania i w ogóle. Zdecydowałam się na koreańską poduszkę, podkład w poduszce z firmy IO. I jest to EcoCushion XP wodoodporny, który ma filtr 50 też, czyli bardzo wysoki filtr. I tak wygląda opakowanie. Jest to plastikowe pudełeczko w białym kolorze. Tutaj naciskamy i mamy też lustereczko. Tutaj jeszcze jest taka gąbeczka silikonowa, którą się aplikuje produkt. Ja, moja jest troszeczkę brudna, bo właśnie dzisiaj jej użyłam. I w środku mamy sam podkład, który jest właśnie na takiej poduszeczce i przy naciśnięciu wychodzi. I idea tego podkładu, tego produktu jest, no moim zdaniem, też idealna dla mnie, bo pasuje we wszystkie moje kryteria, czyli szybko, z filtrem, raz, dwa, trzy, ale niestety nie wiem, czy Wy teraz to widzicie, bo mam go dzisiaj na buzi. Moim zdaniem kolor jest troszeczkę za jasny dla mnie. Jeszcze teraz okej, ale za kilka miesięcy, kiedy wyjdzie słonko, nie wiem, czy będę w stanie go używać właśnie w tym odcieniu. Wam nie powiedziałam, ja mam go w odcieniu N21. I zauważyłam też, że jeżeli próbuję nałożyć go pędzlem, takim na przykład z Real Techniques, to wtedy aplikacja jest koszmarem. Zupełnie się nie sprawdza na niej, marzy się na buzi, ale kiedy w formie właśnie wciskania nakładam go tą gąbeczką, to wtedy jest to o wiele przyjemniejsze i o wiele szybsze. Tak jak powiedziałam Wam, nie jestem zadowolona do końca z koloru, bo moim zdaniem jest troszeczkę za jasny, a także z krycia, bo wyobrażałam sobie, że będzie troszeczkę większe. Z kolei, jeżeli nałożę dwie warstwy albo korektor pod spodem, jeszcze tego nie udało mi się rozluźnić do końca, ale też nie wygląda za dobrze. Może to kwestia korektora albo tego właśnie, że jakieś inne techniki nakładania, nie wiem, może przygotowanie mojej skóry. Będę jeszcze próbowała, testowała i dam Wam znać. I te pudełeczko, jak widzicie, jest ogromne, a z tego względu, że tutaj jeszcze jest dodatkowa gąbeczka numer 2. Bardzo mi się podoba właśnie to rozwiązanie, bo ja zazwyczaj mi podkład wystarczy na wieki, na bardzo długi czas i żeby się nie marnował, to mam tutaj jedno opakowanie. Jeżeli mi się skończy, to oczywiście będę mogła wtedy otworzyć te zapasowe. I takie poduszki w Korei są nie są nowością, one się pojawiły już dawno temu i tam praktycznie każda firma kosmetyczna z taką poduszką wyszła. One dopiero wchodzą do Europy i pewnie się nie obejrzymy, jak za kilka miesięcy każda z firm, do których my mamy dostęp, też będzie miała taką w swojej ofercie.
Nie cieszę się, nie mówię, że się nie cieszę. Już w tym momencie Lancome wyszło z propozycją, tylko czekać, aż inne firmy właśnie za nią podążą. I mam nadzieję, że znajdziemy coś dla siebie, coś dla, czy to po prostu będzie może odcieniem odpowiadało bardziej dla mojej karnacji. I na sam koniec chcę Wam pokazać jeszcze jeden produkt do mycia buzi. Skończył mi się mój żel. Oscar, wiedziałam o tym, że się niedługo skończy, nie znałam dokładnie dnia ani godziny, bo tam nie jest przezroczysta buteleczka, nie wiedziałam po prostu, ale czułam, że już mało go zostało i chciałam coś nowego i skorzystałam jeszcze z przedświątecznej promocji na produkty z firmy Sarah Chapman. Jest to kosmetyczka, terapeutka, która specjalizuje się właśnie w pielęgnacji skóry. I jeszcze pamiętam, że kilka lat temu, kiedy po raz pierwszy właśnie wybrałam się do drogerii Space NK i tam jedna właśnie z konsultantek polecała mi całą serię tych kosmetyków. Ja jeszcze o nich nie słyszałam wtedy, teraz w sumie o nim do dni po YouTube'a. I wtedy się nie zdecydowałam na żaden, ale widzicie, żebym wiedziała dawno, dawno temu, to już może bym była przewodnikiem, pionierem Sarah Chapman na YouTubie, żartuję. W każdym bądź razie nie używałam jeszcze tego żelu, kremu do mycia buzi, ale słyszałam o nim bardzo dużo opinii i mam nadzieję, że godnie zastąpi mi właśnie Oskie. I oczywiście też dam Wam znać po jakimś czasie, czy jest warto swojej ceny, czy niekoniecznie. Mam jeszcze ochotę na inne kosmetyki, ale na razie muszę wykorzystać te serum, które mam i później ewentualnie może skuszę się na coś innego od Sary. To już wszystko. Bardzo serdecznie Was pozdrawiam. Trzymajcie się, pa, pa!